Opowieść tę oprzemy na absolutnej podstawie wielu opowieści i opowiadań oraz filmów z szeroko rozumianej fantastyki naukowej, a mianowicie na kwestiach związanych z podróżami między gwiazdami oraz komunikacją, jeśli nie natychmiastową, to przynajmniej dużo szybszą niż klasyczna, oparta na falach elektromagnetycznych. Stąd też skrót w tytule tego odcinka, gdyż FTL to angielskie Faster Than Light, czyli szybciej niż światło. I już na samym początku trzeba powiedzieć, że dzisiejsza fizyka nie daje dużych szans na realizację tych marzeń autorów i miłośników science fiction, gdzie dzięki technologiom i nauce osiągniemy możliwość szybkiej podróży do gwiazd. Wręcz przeciwnie. Klasyczna fizyka wręcz wyklucza takie sprawy, a prace ukazujące się w fachowych pismach naukowych, pokazujące pewne teoretyczne możliwości, o których później, to tylko snucie kolejnych opatulonych wzorami domysłów, jakim bliżej do science fiction właśnie niż realnego, współczesnego świata. A czym dysponujemy obecnie? Najdalszym od Ziemi obiektem wysłanym przez ludzi w przestrzeń kosmiczną jest wystrzelony 5 września 1977 roku Voyager 1. Znajduje się teraz przeszło 20,5 godziny świetlnej od naszej planety, czyli ponad 22 miliardy kilometrów. Cóż, z taką prędkością podróż do najbliższej gwiazdy, Proximy Centauri, odległej o ponad 4 lata świetlne, trwałaby przeszło 50 tysięcy lat. Myślę, że chociaż rozważane są pomysły znacznie skracające ten czas, że istnieją efekty relatywistyczne, dzięki którym podróż dla załogi trwałaby subiektywnie krócej, to jednak domyślamy się, iż zdobywanie gwiazd to niełatwa sprawa. Dlatego wyobraźnia naukowców stara się wykreować choćby teoretycznie takie rozwiązania, które mogą w tym temacie być pomocne. Prześledzimy zatem kilka pomysłów, które pojawiły się w głowach naukowców i stały się doskonałym i dziś już nieodzownym gadżetem dla fantastyki naukowej. Tunele czasoprzestrzenne. Na samym początku, zanim pojawią się przykłady z literatury i filmu, chciałbym skupić się na czysto naukowych aspektach związanych z istnieniem obiektów zwanych mostami czy też tunelami czasoprzestrzennymi, a w potocznym języku również wormholami, od angielskiego słowa wormhole oznaczającego dziura robaka i zaproponowanego przez Johna Archibalda Wheelera. Pomysł tych tworów narodził się jako wzory w kajetach fizyków, ale chyba nie jest niczym niezwykłym korzystanie przez autorów fantastyki naukowej z rozwiązań i pomysłów podsuwanych przez naukowców. Koncepcję tunelu czasoprzestrzennego opracował niemiecki matematyk, fizyk i filozof Hermann Weyl, który był profesorem uniwersytetów w Göttingen i Princeton. Urzeczony opisem czasoprzestrzeni zaproponowanym na początku XX wieku przez Hermana Minkowskiego, snuł swoją wizję, lecz nie sprecyzował jej w postaci matematycznej. Poważne matematyczne badania przeprowadził nie kto inny jak sam Albert Einstein. W 1935 roku wspólnie z Nathanem Rosenem rozważał pewne kwestie zachowania się metryki w pobliżu powierzchni Schwarzschilda wokół dużych mas w ramach równań ogólnej teorii względności. Wcześniej Karl Schwarzschild wykazał, że w teorii Einsteina w miejscu znajdowania się masy punktowej powstaje osobliwość i rozciąga się ona na obszar o niewielkim promieniu, którego wielkość zależy od rozpatrywanej masy. Schwarzschild nie próbował wyjaśnić i interpretować tych wyników. Za to w kolejnym artykule, podając rozwiązanie na przykładzie Słońca, obliczył promień, dziś ów promień grawitacyjny zwany promieniem Schwarzschilda, w którym osobliwość się zaczyna. Otrzymał wartość około 3 km. Einstein i Rosen doszli do przekonania, że nieciągłość czasoprzestrzeni wokół osobliwości, która jest centralnym obszarem czarnej dziury, będzie tworzyć coś w rodzaju nieskończonej studii grawitacyjnej. Jeśli dołożyć do tego drugą stronę, tu narodziła się koncepcja cały czas badanych teoretycznie, lecz nieodkrytych jeszcze białych dziur. Dostaniemy możliwość połączenia dwóch asymptotycznych obszarów czasoprzestrzeni. Połączenie to będzie miało zerową długość, nawet jeśli wspomniane obszary czasoprzestrzeni są od siebie niezwykle odległe. Takie teoretyczne tunele nazwano tunelami Schwarzschilda albo mostami Einsteina-Rosena. Na początku lat 60. badaniem właściwości tuneli zajęli się John Archibald Wheeler i Robert Fuller. Uczeni doszli do wniosku, że nawet gdyby takie tunele istniały, to po pierwsze do ich podtrzymania trzeba by niezwykłych stanów materii i nieskończonej energii, oraz po drugie, jakikolwiek transfer masy poprzez tunel prowadziłby do jego natychmiastowego unicestwienia. Problem zamknięcia tunelu pod koniec lat 80. badali Kip Thorne, noblista i współscenarzysta filmu Interstellar, i Mike Morris, którzy wykazali, że dla ujemnej masy tunel może pozostać stabilny. Ich rozwiązania noszą w literaturze nazwę tuneli Morrisa Thorna. Wracając do wspomnianego już Wheelera oraz skrótów czasoprzestrzennych, ten termin dla tuneli mogących transferować informacje zaproponował Siergiej Krasnikow. Jest jeszcze jedna koncepcja pokazująca możliwość istnienia wormholi.
istnienia w zupełnie innym aspekcie niż ten dotychczas prezentowany. Wheeler jest bowiem autorem koncepcji budowy czasoprzestrzeni na poziomie rozmiarów i czasów trwania zjawisk opisywanych tzw. parametrami Plancka. Piana Wheelera to nic innego jak liczące ledwie 10 do minus 35 metra, 100 trylionów razy mniej niż rozmiary protonu, czarne dziury zmieniające się w niewyobrażalnie krótkim czasie, to jest 10 do minus 33 sekundy, w wormhole i na odwrót. Te wzajemne przemiany są według Wheelera najbardziej podstawową strukturą kwantowej próżni. Daje to niezwykłe możliwości snucia fantazji, gdyż owe mikroskopijne tunele czasoprzestrzenne łączą przez krótki czas dwa, niekiedy odległe, miejsca w czasoprzestrzeni, a więc we wszechświecie. Zakładając zatem, iż może przez nie przepływać informacja, dojdziemy do wniosku, że praktycznie każdy punkt wszechświata jest połączony z innym, a to fantastyczna perspektywa. Czas najwyższy przejść do przykładów. Tunele czasoprzestrzenne pojawiają się jako naturalne twory naszego wszechświata, na przykład w słynnej i klasycznej już powieści Joego Haldemana Wieczna Wojna, pod postacią kolapsarów, czyli wygasłych gwiazd, które są ujściami tuneli właśnie. Całkiem ciekawe ujęcie z dużą dozą teorii wormholi funduje nam Greg Egan w powieści Diaspora. Autorzy powieści z gatunku space opera często w swojej fabule sięgają po naturalne tunele czasoprzestrzenne. Dzięki temu ludzkość może opuścić Ziemię i skolonizować odległe światy, prowadzić potem wojny o skomplikowanej taktyce. Ciekawym przykładem jest system tuneli przedstawiony w cyklu Zgiełk Wojny autorstwa Kennedy Hunter, gdzie dodatkowo niektóre z tuneli zmieniają swoje położenie. Można, a wręcz wypada, sięgnąć do filmu i przywołać wspomniany już słynny Interstellar Christophera Nolana, w którym odkryty został naturalny tunel czasoprzestrzenny orbitujący wokół Saturna, a prowadzący w odległe miejsce, gdzie ludzie szukają nowej Ziemi. Naturalnie autorzy science fiction nierzadko każą ludzkości wytwarzać te dziwne trasy komunikacyjne, podkreślając w ten sposób wysoki rozwój naszej cywilizacji. Dobrym przykładem może być próba, opłakana w skutkach zresztą, zastosowania takiego napędu ukazana w znakomitym filmie Event Horizon Paula Andersona oraz światowy system wykorzystujący transmitery materii w Hyperionie Dana Simonsa. William H. Cate Jr. w wydanym pod pseudonimem Ian Douglas z cyklu Star Carrier proponuje megakonstrukcję obcych z złożoną z wielu czarnych dziur, a będącą bramą nie tylko do odległych części wszechświata, ale także do innego czasu, gdy czarne dziury były jeszcze młodymi, masywnymi gwiazdami, błękitnymi olbrzymami. Sztucznie wytworzone skróty do innych światów czy też wymiarów są pozostałościami po dawno już zapomnianych galaktycznych cywilizacjach. Z gotowych tuneli korzystają bohaterowie książkowego oraz filmowego Kontaktu Carla Sagana, swoją drogą wybitnego astrofizyka oraz popularyzatora nauki. Natomiast z odnalezionych artefaktów służących do tworzenia tuneli skorzystały ekspedycje w serialu będącym rozwinięciem filmu Gwiezdne Wrota. Brawurowym i ciekawie sfilmowanym przykładem jest sieć wormholi, która powstaje z protomolekuły, w innym cyklu Jamesa Correa The Expanse. Tajemnicza protomolekuła doprowadza do powstania konstrukcji przypominającej wielkie gwiezdne wrota, lecz prowadzącej nie bezpośrednio do innych światów, lecz do innego wymiaru, którym jest swego rodzaju centrum komunikacyjne. Ten gigantyczny hub daje możliwość dotarcia do 1373 światów poprzez kolejne wormhole. Znane space opery, takie jak cykl Honor Harrington Davida Webera, czy Zaginiona flota Jacka Campbella także korzystają z pokrewnych rozwiązań. A teraz czas na silnik nadprzestrzenny, czyli warp drive. W 1994 roku meksykański fizyk Miguel Alcubierre przedstawił wyniki swoich rozważań nad pewną bardzo szczególną metryką czasoprzestrzeni, w której tworzyć można coś w rodzaju fali podłużnej. Opublikował je w bardzo poważnym piśmie Classical and Quantum Gravity, a artykuł zatytułował The Warp Drive – Hyperfast Travel Within General Relativity, czyli hiperszybka podróż zgodna z ogólną teorią grawitacji, gdzie nazwa zjawiska stanowi ukłon w stronę fanów i twórców Star Treka. Alcubierre pokazał w swym artykule, że nie łamiąc zasad współczesnej teorii grawitacji, można tak pokierować parametrami metryki, by udało się doprowadzić do lokalnych zaburzeń czasoprzestrzeni, pozwalających na przemieszczanie się szybciej niż światło. Mówiąc w dużym uproszczeniu, przestrzeń zwijamy przed sobą, a z tyłu zaś rozpychamy, poruszając się na grzbiecie zaburzenia czasoprzestrzeni, niczym surfer na fali oceanicznej. W tym miejscu warto przypomnieć gwiezdne pługi z cyklu Ludzie jak Bogowie Siergieja Śniegowa, gigantyczne gwiazdoloty pożerające czasoprzestrzeń. Jednakże w pomyśle Alcubierra jest jeden malutki zgrzyt. Rozwiązania równań wymagają bardzo egzotycznych stanów energetycznych i ujemnej masy.
Ale kto wie, może odkrycie bozonu Higgsa, czyli tak zwanej boskiej cząstki, która odpowiada za masę, z czasem rozwiąże ten problem? Jednakże w fantastyce naukowej odkrycie fizyka z Meksyku bardzo szybko się zadomowiło i w literaturze naukowej i popularnej zaczęło funkcjonować pojęcie napęd Alcubiera. W cyklu powieści M. Johna Harrisona, tworzącym trylogię traktu Kefa Hucciego, K-statki, jednostki zintegrowane z kapitanem, poruszają się dzięki skręconym falom grawitacyjnym, zwanym przełomami Alcubiera. Wreszcie fani Star Treka wiedzą, że pojazdy poruszają się z prędkościami warpowymi, dzięki temu, że jakoś zniekształcają czasoprzestrzeń, a słynna hiperprzestrzeń w świecie Gwiezdnych Wojen interpretowana jest jako pewien rodzaj napędu Alcubiera. Podobnie niegrawitacyjny modelunek czasoprzestrzeni, zwany Kraftem w perfekcyjnej niedoskonałości Jacka Dukaja, daje możliwość utworzenia Kraft fali. Kraft fala przemieszcza się szybciej od światła, bo zaburzana jest czasoprzestrzeń, a ograniczenie prędkości do prędkości światła dotyczy tylko ciał materialnych, masywnych, poruszających się w danej czasoprzestrzeni. Komunikacja szybsza niż światło. Wypadałoby nadmienić jeszcze kilka zdań na temat możliwości komunikacji i przesyłania informacji z prędkościami większymi niż te, których używamy obecnie. Mimo że wynalazcą telegrafu jest Samuel Morse, to historia telekomunikacji zaczęła się, gdy w 1833 roku w Göttingen uczeni niemieccy Karl Friedrich Gauss i Wilhelm Weber skonstruowali elektromagnetyczny telegraf igiełkowy, zaś telegraf elektryczny 4 lata później skonstruowali Charles Wheatstone i William Cook. Jednak prawdziwa historia telekomunikacji zaczęła się w roku 1865, gdy szkocki fizyk James Clerk Maxwell zaprezentował swoje równania unifikujące elektryczność i magnetyzm. Odkrycie fal radiowych przez Heinricha Herca w 1888 roku było konsekwencją teorii Maxwella. Dało ono impuls do badań i zaowocowało pierwszymi transmisjami radiowymi. Późniejsza historia rozwoju tych technologii, począwszy od radia, poprzez telewizję, aż do współczesnych transmisji stosowanych w telefonii, internecie czy łączności satelitarnej, jest konsekwencją tych odkryć. Fale elektromagnetyczne stosowane w obrębie Ziemi, dzięki bardzo dużej prędkości propagacji, bo jest to prędkość światła, zdają się działać w trybie natychmiastowym. Gdy jednak dystans rośnie, zapóźnienia zaczynają nie tylko mieć znaczenie, ale wręcz uniemożliwiać skuteczną komunikację. Było to widoczne już w lipcu 1969 roku, gdy wyraźne było zapóźnienie w rozmowach z astronautami księżycowej wyprawy Apollo 11. Wyobraźmy sobie trudności w rozmowach z przyszłymi ludźmi przebywającymi na Marsie, gdzie przy nawet najbardziej sprzyjających warunkach dystans to 4 minuty świetlne. Cóż zatem zrobić, by skutecznie rozmawiać i wymieniać informacje z kimś, kto dotarł do innych gwiazd? Zapóźnienia to już lata i to w przypadku najbliższych gwiazd. Można pomyśleć o falach grawitacyjnych. Kilka lat temu dokonano pierwszych detekcji i kto wie, czy postęp technologii detekcji być może emisji takich fal nastąpi. Zgodnie jednak z naszą wiedzą i teorią, fale grawitacyjne, mimo iż są odkształceniami czasoprzestrzeni, to jednak poruszają się z prędkością światła. Czy więc nie ma nadziei? Okazuje się, że pewne możliwości daje mechanika kwantowa i jej aparat matematyczny, a w szczególności pewien jej aspekt zwany splątaniem kwantowym, który spowodował, że Einstein wspólnie z Borysem Podolskim i Nathanem Rosenem zaproponowali pewien eksperyment myślowy w celu wykazania niekompletności tej teorii. Na czym to polega? Stan splątany to rodzaj skorelowanej właściwości układu dwóch lub więcej elementów tworzących układ kwantowy. Cechą układu jest przeciwność pewnych wartości. Dla przykładu, dwa elektrony stanowiące układ kwantowy splątany zawsze przyjmą odwrotną wartość wielkości zwanej spinem, plus 1/2 lub minus 1/2. Dwa splątane fotony różnić będą się polaryzacją. Problem staje się ciekawy dlatego, że zgodnie z podstawowymi założeniami mechaniki kwantowej, każdy z elementów aż do dokonania aktu obserwacji przyjmuje obie wartości z równym prawdopodobieństwem. Inaczej mówiąc, każdy z elektronów ma spin jednocześnie plus 1/2 i minus 1/2 i to dosłownie. Dopiero pomiar ustala jedną z wartości, zaś drugi element, nawet bez obserwacji, zawsze przyjmuje wartość odwrotną. Natychmiast. I tu pojawiają się Einstein, Podolski i Rosen, pytając, czy skoro szczególna teoria względności ogranicza prędkość do wartości C, to założenie, że stan cząstki po obserwacji splątanej z nią ustala się natychmiast, nie jest złamanem fizyki? Wyobraźmy sobie bowiem, że zabieramy jeden z elektronów do odległej o 2,5 miliona lat świetlnych galaktyki M31 w Andromedzie. Obie cząstki mimo oddalenia mają z równym prawdopodobieństwem spin plus 1/2 i minus 1/2. Dopiero wtedy dokonujemy obserwacji i pomiaru spinu tego elektronu.
elektronu, który został na Ziemi. Zgodnie z podstawami mechaniki kwantowej automatycznie i natychmiast drugi przyjmuje wartość przeciwną. Skąd zna wynik, by przyjąć właściwą cechę? Wydawać by się mogło, że opisane wyżej elementy to magia, ale na bazie tych rozważań prowadzone są z powodzeniem eksperymenty dotyczące kwantowej teleportacji informacji. Pierwszej kwantowej teleportacji dokonano w 1997 roku. 7 lat później teleportowano stan kwantowy jednego atomu do drugiego. W 2012 roku dokonano teleportacji kwantowej na odległość 143 km. Ostatnia zgłoszona rekordowa odległość teleportacji kwantowej wynosi 1400 km. Dokonano teleportacji do i z satelity na orbicie okołoziemskiej. Czy jest to przyszłość telekomunikacji szybszej od światła? Na razie wydaje się, że nie, ponieważ w ten sposób nie jesteśmy w stanie przesłać żadnej informacji. Nie mamy wpływu na to, jaki stan kwantowy przyjmie dany elektron czy dana inna cząstka. Więc dopóki nie wymyślimy, w jaki sposób móc sterować tymi zmianami i dopiero wtedy zaprząc to splątanie kwantowe, nie ma mowy o komunikacji na odległości przekraczające te, które są sensowne dla fal elektromagnetycznych. Natomiast pomysł ten bardzo ochoczo eksploatują właśnie różni twórcy science fiction. W wielu książkach pojawiają się ansible, czyli komunikatory oparte na pokazanym wyżej zjawisku. Takie urządzenia, choć pod innymi nazwami, np. komunikator Diraca, zostały opisane już w latach 50. Nazwę ansible jako pierwsza zastosowała Ursula Le Guin w powieści Świat Rocanona. Cykl Gra Endera Orsona Scotta Carda też wykorzystuje ansible do natychmiastowej komunikacji kwantowej. Ze znanych autorów warto przypomnieć też Dana Simonsa, Ilion czy Kima Stanleya Robinsona 2312, albo też Liusi Shina z jego trylogią Wspomnienie o przeszłości Ziemi. Na koniec warto też poruszyć kwestię tachionów. Czym one są? To hipotetyczne cząstki elementarne, które poruszają się z prędkością większą niż prędkość światła w próżni. Niestety, poza pewnymi rozważaniami teoretycznymi, nie ma żadnego dowodu na istnienie tych cząstek. Warto wspomnieć kilka właściwości tachionów. Oprócz tego, że zawsze mają prędkość większą niż C, prędkość światła jest dla nich nieprzekraczalną dolną granicą, to poruszają się w czasie wstecz, czyli niejako przybywają z przyszłości, oraz ich masa spoczynkowa jest wyrażona przez liczbę urojoną. Nie wiadomo, czy taka masa ma jakikolwiek sens fizyczny. I właśnie takie fantastyczne właściwości sprawiają, że science fiction od tachionów nie stroni. W Dune'ie Franka Herberta istnieje sieć tachionowa umożliwiająca natychmiastową komunikację i manipulację cząsteczkami poprzez wszechświat. W Agencie Fundacji Isaaca Asimova wspomniano, że podczas przeskoku przez hiperprzestrzeń, materia, która obejmuje statek i wszystko, co się w nim znajduje, łącznie z ludzkimi pasażerami, jest przekształcana w tachiony dla natychmiastowego trybu podróży międzygwiezdnych. I wreszcie w Odyssey One Ivana Curry statek Odyssey podróżuje w kosmosie za pomocą specjalnego napędu, który używa tachionów do przenoszenia statku i załogi w dowolne miejsce natychmiast. Co by tu dużo nie mówić, wciąż jesteśmy lata świetlne od ewentualnych podróży szybszych od światła. I tak samo jest, wydaje się, z komunikacją z prędkościami nadświetlnymi. Ten tekst autorstwa doktora habilitowanego Leszka Błaszkiewicza pojawił się oryginalnie w magazynie Sphinx, który możecie zdobyć klikając w link, który znajdziecie w opisie tego filmu, albo wchodząc na stronę sf.com.pl.